Ponad 200 modeli pokazano w szkole numer 4 w Bogatyni. Przyjechały z całej Polski, z Gdańska, Jasła czy Wołowa. Niektóre z nich to prawdziwe perełki. Wszystko w ramach corocznego modelarskiego konkursu. 13. Dolnośląski Konkurs Modeli Redukcyjnych, o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy. No w tej chwili jest ponad 200 modeli. Około 30 modeli z tych tu widocznych to modele bogatyńskie. Pozostałe przyjechały nawet z nadmorza. Pan Henryk z kolei przywiózł kilkanaście sztuk z Wrocławia. Wszystko zrobione przez dzieci i młodzież. Około 40 modeli kartonowych. Modelarzy, którzy uczestniczą w zajęciach w modelarni w naszym MDK-u. W większości są to modele budowli, statków, okrętów i pojazdów cywilnych. Niewiele jest pojazdów militarnych. I jak dodaje, na konkurs do Bogatyni przyjeżdża niemal co roku. Nieraz wracał z nagrodą. To się nazywa pasja. Cele to chyba są takie osobiste, bo mnie to interesuje, jest to moje hobby. W tym kierunku się kształciłem. Następna sprawa, jest to dosyć ciekawe hobby, które wspiera przedmioty matematyczno-fizyczne w szkole, a oprócz tego orientacja i profilowanie zawodowe. Tego już prawie nie ma w szkołach podstawowych, szkół zawodowych też nie ma, więc rozwijanie tych zainteresowań technicznych i ukierunkowanie do studiów na Politechnice gdzieś się zaczyna w tej chwili najczęściej w modelarni. Konkurs trwał 2 dni i w tym czasie wszystkie modele można było oglądać. Całość była otwarta dla mieszkańców miasta. W tym czasie modele też oceniało jury. Oceniamy asymetrię, dokładność. W plastikach na przykład oceniamy też i malowanie. Malowanie, brudzing tak zwany, bo to są takie rzeczy, że no, trzeba gdzieś przybrudzić, żeby to wyglądało na rdze, czy przykładowo na zaciek wodny. I to jest taka ogólna taka charakterystyka, bo w tej charakterystyce to jest dużo, jeszcze o wiele więcej, nie? No, ale no, mówi, to musi być dokładność i z jakiego czasopisma, czy z jakiego wydawnictwa to jest to wydane. No i wtedy no, bierze się to wszystko pod uwagę. W tej chwili można powiedzieć, tak na pierwszy rzut oka, że jest poziom jest wysoki, jest dość dużo modeli. Głównie cieszy oko to, że jest sporo modeli kartonowych, czyli tutaj na tym stole. I tutaj jest dużo modeli jest wystawionych przez młodzież, czyli przez dzieci ze szkół. I to raczej tak mnie napawa radością serca, bo ponieważ myślałem, że już w pewnym momencie to modelarstwo kartonowe zanika, ale jednak są kluby, które preferują to sklejanie. Kategorii było dużo. Jurorzy zaznaczają, że każdy z modeli wymaga dużo pracy i skupienia, i precyzji. Sporo z tych na konkursie to modele robione nawet kilka miesięcy. Każdy z pasjonatów wybiera to, co mu najlepiej wychodzi. Do wyboru są modele kartonowe lub plastikowe. Sklejanie modeli kartonowych albo plastikowych to są, można by powiedzieć, dwie odrębne rodzaje umiejętności, sztuki, ponieważ bardziej manualnie trzeba pracować z papierem. Jego trzeba uformować, dopiero skleić. Modele plastikowe, wiadomo, to się wycina z ramek, to się przykleja. Fakt, że jest później też dużo pracy, żeby ten model osiągnął swoją tam dokładność do oryginału, nie? Ale przy kartonie to jednak młodzież teraz nie chce się tak dużo przykładać do tego, żeby się bawić z tym. Woli rachciachciach, jedne zajęcia i już model ma być gotowy. Dlatego jak widzę właśnie, że jednak jest, i to szczególnie w tych mniejszych skalach, tak jak tutaj mamy te samoloty w skali 1,50, gdzie, przy których faktycznie trzeba się dużo napracować manualnie i że to młodzież skleja, to cieszy oko. Zaczniemy od tych, co pływają. To są pływające okręty, statki i żaglowce. Później są na przykład pojazdy kołowe cywilne, pojazdy kołowe wojskowe, pojazdy gąsienicowe, wojskowe, samoloty, budowle, figurki science fiction, też tak samo jest.
to są takie klasy, takie ogólnikowe. Konkurs i inne działania promujące modelarstwo w Bogatyni od wielu lat robi Klub Modelarski Iskra.